jest już to piąty turniej. Celem turnieju przede wszystkim jest umożliwienie dzieciom rywalizacji. Rywalizacji na naszym terenie, dlaczego? Wyjeżdżamy często na zawody i dzieci i rodzice, przede wszystkim chciałbym, aby rodzice mieli możliwość zobaczenia swoich dzieci, swoich podopiecznych. I dlatego ten turniej organizowany jest w Bobowej, przyjeżdżają rodzice, angażują się, taka jest idea. Umożliwienie, dlaczego turniej ogólnopolski? Chcemy, aby była wymiana i doświadczeń, i umiejętności, a to wszystko na zasadzie dobrej zabawy. Turniej ma rangę ogólnopolską, ale myślę, że można tak uciąć w połowie Polski, jeszcze południowa część Polski, począwszy od Rudy Śląskiej, Chorzowa, mamy Żory, mamy Zabrze, no takie drużyny po prostu na się bawią. Bardzo się cieszę, że ta praca, którą robimy ją na tyle dobrze, że udaje się wygrywać turniej. Ale tak naprawdę nie zwycięstwo jest ważne, ale sam udział i to często to powtarzam, że po prostu dobra zabawa, a jeśli się uda się wygrać, to tylko się z tego cieszyć. Mamy kilku takich rzeczywiście sponsorów, może niezbyt wielkich, ale naprawdę nam pomagających. No, na samym początku oczywiście pan burmistrz, który i dokłada nam się, i użycza, i zawsze jest z nami. Daje nam taką możliwość, przede wszystkim nie turniej odbywa się na naszej hali, tylko odbywa się na hali gościnnej, hali tutaj w Bobowej. Starostwo powiatowe. Kto jeszcze? Nasz proboszcz obecny. Szukamy pieniążków jeszcze u prywatnych sponsorów. Taki, po prostu kto może, wszędzie jesteśmy, kto nam ładnie odpowiada, po prostu chętnie korzystamy z tego. No, jak widać, są potrzeby, bo chcemy, aby każde dziecko otrzymało i jakąś koszulkę, jakiś puchar, jakiś medal. Dlaczego? Aby po prostu sprawić dzieciom radość. Chciałbym zachować go w tej formie. Nie ukrywam, że zgłaszają się do nas drużyny z całej Polski. Ale jest tak, prawo pierwszeństwa. I z czego się bardzo cieszę, drużyna, która u nas jest raz na turnieju, już sobie zaklepuje termin na kolejny rok. No to chyba świadczy o dobrej imprezie. Mam nadzieję, że tak jest odbierana. Czy większa formuła? Była myśl o większej formule, ale musiałby to być turniej rozbity na dwie hale. Ale nie mamy w pobliżu tak samej dużej hali po prostu. Więc zostajemy na razie w tej formule.